Cześć! Wiem, że trochę późno i wybaczcie mi, ale dwie podstawowe rzeczy, jakie robię, to jest oddychanie i zapominanie. Już od jakiegoś czasu troszeczkę krążył ten temat, że będę się przenosić ze streamami na Twitch'a. To na razie tak bardzo próbnie, bo nie mam bladego pojęcia o tej platformie, nie oglądam tam nic i w ogóle nie używam, więc to, to będą totalnie moje pierwsze razy. Już powoli próbuję sobie tutaj ogarnąć konto, kanał i tak dalej. Już mam nawet 450 obserwujących, bardzo dziękuję. Bo wrzuciłam już post na ten temat w zakładce Społeczność i wielu z was na pewno już ten post widziało, ale na wszelki wypadek chciałam też zrobić film. Chciałam go wrzucić wczoraj, ale. Nie wyszło. W każdym razie tak, w najbliższą sobotę, czyli jutro, co sobotni stream będzie wykonany właśnie na Twitchu. To będzie bardzo próbny stream. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I nie mówię, że teraz dokładnie każdy zupełnie każdy stream sobotni będzie na Twitchu. Bo jeśli to będzie jakaś kontynuacja jakiejś serii, na przykład, czy coś takiego, to trochę wygodniej będzie mi to jednak zrobić na YouTubie. Będę starać się wrzucać zapisy na YouTube'a, ale jestem zielona kompletnie, więc zobaczymy też, jak to będzie wychodzić. Wielu z was pytało, dlaczego te przenosiny. I no dlatego, że Twitch jest bardziej dostosowany do streamów po prostu niż YouTube, bo no, Twitch do, do tego służy wyłącznie. No i jest dużo fajnych funkcji po prostu na tym Twitchu i stwierdziłam, że sobie spróbuję. Też nie mogę obiecać, że to będzie na zawsze, bo może stwierdzę, że dobra, w dupie z tym Twitchem wracam na YouTube'a. I tak jak mówię, niektóre serie nadal będą streamowane, niektóre rzeczy nadal będą streamowane na YouTube. To nie jest tak, że każdy stream, który się wydarzy na kanale, to teraz zawsze będzie na Twitchu. Absolutnie nie. Będę Was powiadamiać o tym, czy dany stream będzie na Twitchu, właśnie w zakładce społeczność. Także no nie będę robić oddzielnego filmu na, każdy, na, na temat każdego tego streama. Zazwyczaj te streamy są w sobotę o 17, więc postarajcie się patrzeć na tę zakładkę społeczność. I też, jeśli w sobotę o 17 albo o 18 nie stanie się Stream na YouTube, to znaczy, że jestem na Twitchu po prostu albo został odwołany z jakiegoś powodu. E, więc e, tak to wygląda. Takie bardziej e, niezobowiązujące streamy na razie będę robić na Twitchu, a te, które są w jakiś sposób połączone z czymś, co jest na kanale, e, będę robić nadal normalnie na YouTube. Także bardzo chciałabym rzeczywiście to tak połączyć, żeby te zapisy dało się zrobić, żeby te zapisy wrzucić sobie spokojnie na YouTube'a, żeby się już nie martwić o takie rzeczy. I będę na pewno oznaczać je jakoś tam, że to był stream zrobiony na Twitchu, no nie? No i co? No i to tyle. Także widzimy się na innej platformie. Jak coś to, jeśli chcecie na telefonie oglądać, no to oczywiście aplikację trzeba sobie pobrać. Też będę musiała pobrać, chyba, żeby czat ogarniać, bo nadal muszę na telefonie. No jakoś chyba sobie poradzimy. Także do zobaczenia.